Piątek Romualda YouTube'a. Jestem w Londynie. Żeby nie było wątpliwości, to proszę tablice rejestracyjne samochodów i teraz treść plansz. I z tymi planszami chcę stanąć pod ambasadą polską w Londynie na Place, już zapomniałem tę nazwę, Palace Place, jak się pisze. Potem po parę dni potem stanę pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii oraz pod Ministerstwem Sprawiedliwości. I oczywiście ja zawiadomię redakcję, zarówno polskie, jak i tu angielskie w Londynie. I w przypadku braku reakcji przyjadzie ktoś z grupy pokrzywdzonych i będę z tablicą znieważającą prezydenta, premiera państwa dokonał spalenia flagi pod, co najmniej raz, pod ambasadą polską. Jak tego? To ja mam 3 do spalenia. A więc po pierwsze, to są dowody nie do przejścia. To jest postanowienie Sądu Najwyższego. I proszę, wydane jednoosobowo, podkreślone, na posiedzeniu niejawnym. I teraz najważniejsze, to się określa na podstawie artykułu 393. A obok jest, że te artykuły 393 są zniesione na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, albowiem są niezgodne z artykułem 45 Konstytucji. I mało to, że to postanowienie jest uchylone, znaczy się według prawa, bo jest artykuł zniesiony. Tylko to postanowienie ukrywa, proszę popatrzeć na nazwiska, udział wszystkich 3 sędziów nieuprawnionych z mocy artykułu 48 KPC. I tu jest, proszę, sędzia Jerzy Andrzejewski na pierwszej sprawie po wznowieniu sprawy był wyrok prawomocny. O rentę zwykłą Andrzejewski nie dopuścił do głosu, nie odebrano nowych dowodów. Na drugiej jest Gierszewska, która obok mając akta ZUS, co zrobiła? Że ja nadal jestem zdolny do pracy, ale ja już rentę miałem. Trzecie jest Romualda Spyt. To jest nazwisko, które jest w tej chwili sędzią Sądu Najwyższego. I najpierw tu w roku K30 przyznaje rentę. A wobec tego, że ja się postawiłem i również zażądałem renty zwykłej od złożenia wniosku do wypadku, to wtedy by się wydało to, co się stało 30 grudnia 1998 roku, czyli nie zostałem dopuszczony do głosu, nie odebrano nowych dowodów, orzeczono, że jestem zdolny do pracy, tymczasem ja już rentę miałem. I w związku z tym ta sama, proszę, sprawozdawca, można zatrzymać obraz, bo to jest na internecie filmik i można zobaczyć te same nazwiska i ta sama Romualda Spyt, rozwiejnie jaźni. Na drugiej planszy mam, że to ja, może obrócimy, żeby słońce nie... Tu jest mój akt oskarżenia niesiony 24 marca 2011 roku do dyspozycji prezesa i proszę, znów w tajnym sądzie sędzia bandyta Agnieszka Radojewska. Ja treści nie będę, jak to się mówi, czytał, tylko można zatrzymać obraz i przeczytać, że ja nie jestem uprawniony. Proszę, no to jest łamanie artykułu 32 Konstytucji, albowiem prokurator ma tylko i wyłącznie pierwszeństwo do wniesienia aktu oskarżenia. Ja występowałem do wszystkich instytucji skargowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą i zmowa wszystkich objęła. I tu przykładowo jest pismo skierowane do dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, gdzie oczywiście żadnej odpowiedzi nie ma. Gdy po 3 latach mego znieważania prezydenta bandyty, podkreślam, a czemu mówię bandyty, albowiem funkcjonariusz zgodnie z artykułem 7 Konstytucji może postępować tylko zgodnie z prawem i w granicach tego prawa. Więc jeśli ja nie mogłem dostać się do marszałka na skargę
że następny bandyta, poseł Ryszard Kalisz, nie podejmuje mojej sprawy na komisji sejmowej, no to ja go oskarżyłem. Z tym, że teraz cofam się. Po 3 latach, nieświadomy sprawy, prokurator wnosi akt oskarżenia przeciwko mnie. Więc ja dałem odpowiedź na P1217 i tak samo można zatrzymać obraz. I wtedy ja ujawniłem, że ten mój akt oskarżenia, który wniosłem tu na początku, sfilmowałem, nie nadano mu biegu. No i co wtedy zrobić? Tu jeszcze jest pismo, gdzie tak samo pisze, dotyczy pozwu przeciwko Donaldowi Tuskowi, bandycie, skurwysynowi itd., bo znieważanie, czyli zniesławianie, to jest forma oskarżenia, a to ja wniosłem akt oskarżenia, któremu nie nadano bieg. Tu jest jeszcze pismo P1226, tak samo można zatrzymać i przeczytać jego treść. No i teraz trzecią stronę, plansza, i tu jest tak. Pokazuje, że ja znieważałem od kilku lat kierowniku tak zwanych naczelnych instytucji i na to nie było reakcji. I z tymi planszami znieważającymi to nie było reakcji pod względem mego znieważania, tylko byłem zatrzymywany, karany grzywnami. Za co? Za brak zezwolenia na demonstrację, gdzie przy 14 osobach ja nie muszę mieć, nawet zgłoszenia nie muszę mieć. Tu jest na dole Komorowski, tu jest artykuł Janeckiego, więc dokończę, nie muszę mieć zezwolenia. Dalej, pod zarzutem zajęcia chodnika bez zezwolenia podczas demonstracji, za umieszczenie tych moich plansz bez zezwolenia władz, które potraktowano jako ogłoszenia reklamy. No przepraszam, jeśli jadę na demonstrację, to najpierw muszę uzyskać zezwolenie na ujawnienie plansz. No tak wychodzi. I teraz tak. Tu jest pismo do prezesa PiS-u Kaczyńskiego, w której w imieniu grupy pokrzywdzonych dałem mu ofertę, żeby przyjął rolę świadka koronnego. Oczywiście odpowiedzi nie dostałem. Obok jest ze skargi w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie tak samo żądałem przyjęcia na podstawie artykułu 253 KPA. Nigdy, powtarzam, nigdy nie dostałem odpowiedzi na takie pisma. A o co tu się rozchodzi? W międzyczasie sprawa objęła Trybunał w Strasburgu. I tak, jeśli się składa, że po zarejestrowaniu jest numer sprawy, to powinno iść zapytanie do rządu polskiego. Po odpowiedzi rządu polskiego powinna być rozpatrzona sprawa. Tymczasem proste, wziąć, przesłać, że moja skarga jest niedopuszczalna. I w tej odpowiedzi brak zarówno uzasadnienia, brak możliwości dopuszczenia do odwołania do Izby Wyższej. I tu jest na tej karcie, to jest w postępowaniu cywilnym, a tu potem, gdy zacząłem wnosić subsydiarne akty oskarżenia, no to tak samo nie nadano biegu i tak samo zmowa objęła. I teraz na ostatniej stronie mam, proszę Państwa, kto tu jest chory psychicznie, gdy pokazałem na pierwszej planszy te postanowienie wydane przez jednego sędziego. No jakie wyjście znaleziono? Proszę. Sędzia bandyta, bo nie sędzia, tylko prokurator Małgorzata Musiał. Po zapoznaniu się, już wszystko ustawiono, wnosi o umorzenie śledztwa przeciwko mnie za znieważenie, natomiast co zrobić? Umieścić mnie w zakładzie psychiatrycznym. Bo czemu? Biorąc powyższe pod uwagę, można uznać, iż przymusowe leczenie podejrzanego w zamkniętym zakładzie z jednej strony zabezpieczy społeczeństwo przed popełnieniem przez niego przestępstw, a z drugiej strony może stać się dla podejrzanego szansą na powrót do normalnego życia. No jak to pięknie sformułowane, prawda? Wobec dowodów nie do podważenia, no jakie wyjście? Wyjście ze Związku Sowieckiego. Rodem. Oczywiście na końcu jest moje oskarżenie biegłych sądowych. Też można tak samo. I teraz jeszcze jedną rzecz ja tu zwracam.
Ta prokurator, Małgorzata Musiał, od 2010 roku odmawiała wszczęcia śledztw. Gdy byłem zatrzymany pierwszy raz pod Urzędem Rady Ministrów 17 lutego 2010 z banerem znieważającym sędziów Sądu Najwyższego, odmówiono wszczęcia śledztwa. A tu jest kolejne jej postanowienie, że postanowiła umorzyć śledztwo przeciwko Romualdowi Piątek, podejrzewam o to, że w dniu 7 sierpnia 2011 w Warszawie przy ulicy Krakowskiej przedmieście 54, czyli pod Pałacem Prezydenckim, publicznie zniszczył przez palenie flagę Państwową Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec braku znamion czynu zabronionego. No jak ktoś to dalej spoczyta, to zrozumie, że uznano polską flagę, proszę dobrze słuchać, za płat materialnie na maście. I tutaj następne ciekawe rzeczy. O umorzeniu śledztwa i tu jest za znieważenie prezydenta odmowa wszczęcia śledztwa. A tutaj jeszcze bardziej ciekawe pismo jest w tym, że w związku z rzeczami pana pisma P1033, to jest to pismo znieważające tu Komorowskiego, prawda? To co? Rżnie sobie głupa prokurator i pisze, że w związku z rzeczami pana pisma P1033 złożonego dnia 14 czerwca w Kancelarii Prezydenta, to wzywam pana do wskazania, czy pismo to stanowi zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa, czy stanowi nowe zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. No, dosłownie, rżnięcie głupa. W związku z tym, po przyjeździe kogoś z grupy naszej pokrzywdzonych, ja zamierzam w ich obecności mieć baner taki sam jak 10-17 stycznia miałem pod Pałacem Prezydenckim. I tutaj może troszkę będzie niezbyt, ale ja myślę, że można się cofnąć ewentualnie do filmiku. I tu jest treść. Borisław Komorowski to prezydent bandyta skurwysyn. Się o to rozchodzi, żeby zmusić do procesu, a nie, że ktoś jest chory psychicznie. I tu treść, jak ktoś chce, to może sobie spokojnie zatrzymać. Wezmę od początku. Można zatrzymać i treść sobie przeczytać. Lub cofnąć się do filmiku, który jest na moim kanale. A tu jest tłumaczenie po angielsku. Z drugiej strony na planszy będzie. I tak samo można sobie zatrzymywać obraz, przeczytać. Co jeszcze jest takiego ciekawego? Ja mam przygotowane pismo, tylko nie wiem, czy w tej chwili znajdę. Tak od razu. Gdzieś przełożyłem widocznie. I ja zamierzam do redakcji zawiadomić o moich demonstracjach. No i zobaczymy, czy redakcje polskie i redakcje zagraniczne zajmą się sprawą. I to będzie tytuł filmiku bez znaków interpunkcyjnych angielskich, tylko znieważanie bandytów, prezydenta, premierów, bo dotyczy również byłych premierów. Proszę się nie łudzić, że którykolwiek premier lub minister sprawiedliwości podejmie się istotą sprawy, że nie przyjmują na skargi, albowiem sami są, zgodnie z artykułem 44 Konstytucji, podlegają odpowiedzialności. Te zawiadomienia o demonstracji ja rozniosę po redakcjach. I za tydzień, czyli 15, zamierzam pierwszy raz stanąć pod ambasadą polską. No to będzie tyle wszystko i ten filmik puszczam w internet z małym komentarzem pod spodem. A najprościej przeczytać te dowody. To jest nie tylko oligarchia sędziów, bo jeszcze dodam jedną rzecz, że wszelkie przestępstwa sędziów, prokuratorów podlegają ściganiu przez prokuraturę. A prokuratura podlega premierowi. No więc taki system sobie zrobiono, że prokuratorzy nie ścigają prokuratorów i sędziów, którzy są odpowiedzialni za łamanie prawa, tylko państwo kolesiów, takich jak to ja określam, bandyckich korporacji zawodowych prawników. No to będzie wszystko. Dziękuję. Dawaj.